idzie za współudział do Pozdro Nordo LD. 6 zł i 15 groszy. Śliczne imię. Dziękuję. Miałam taką dziewczynę kiedyś, też się nazywała Natalia. Tak, i co, miło wspominasz, czy raczej nie? Miło ją wspominam, ale potrącił ją pociąg. Antoś. Siemanko, pozdrów, proszę zrób małpę. 6 zł no, i 15 się, groszy. Zdarza się. No. To był pośpieszny, wiesz? Kielce, Warszawa. Pod Pruszkowem ją pierdolną. Torcida Górnik. No, co mogę ci odra powiedzieć? Opole, ja odra w dupę pierdolę, odra opole, ja odrę w dupę pierdolę, nitrozyniak z KSG, nitrozyniak z KSG. 5 zł. Wiesz, no, czasami wypadki chodzą po ludziach. Dokładnie. Wkurwiłam mnie i wyrzuciłam ją przez okno. Dobra, w każdym razie, Natalio. Chudy kozak. Oplułem mojego wczorajszego donata. Bądź szczera, donatę. Dobra? 5 zł. Zaryzykujmy, bądź szczera. W skali od 9 do 10, jak bardzo ci się podobam. Jesteś przystojny. Mogę tak powiedzieć, że to nie oceniam ludzi. W skalach jakiś, ale jesteś przystojny. No, od 9 do 10. Zamiast frejzy to frejzy, oto nie, powód spamu, pozdrawiam. 5 zł. Nie, od 9 do 10, no oceń. Nie potrafię. Masz naprawdę ubogą skalę, od 9 do 10. No nie, no, ale... Kurwy, nie oznaczajcie to wystarczy, mnie. To, 5 zł. To jest moja szczera opinia. Dobra, miałam być szczera. Po prostu jestem przystojny, więc... Tak. Okej, dobra. Czy jestem na tyle przystojny, żebyś postanowiła zainwestować 10 zł i postawić mi... Wilk Sanax. Zapytaj kogoś, czy jak jeden z braci syjamskich kogoś zabije, to czy drugi idzie za współudział. D odpowiedzi mogą być ciekawe XD. 6 zł i 15 groszy. Katowice. O, Katowice. To w sumie mam niedaleko. Czyli jesteś A ty? Śląska. Wiesz co, ja aktualnie we Wrocławiu, ale wydaje mi się, że jak mnie mocno przekonasz, to ja za 2,5 godziny przyjadę do ciebie na hulajnodze. Będę ekspresówką jechał. Na hulajnodze? No. To ciekawe, kuszące, nie wiem, jakbym mogła to przekonać. Znaczy, powiem ci tak, mam jeszcze takiego go-karta, który jeździ 50 km na godzinę, został złożony ze śmieci. Pożyczyłem go Matusowi na odcinek z Frizem. Oglądasz Friza? Ja jestem jego wielkim fanem. Nie oglądam. Znaczy, kojarzę, kto to jest, ale nie oglądam. No chyba mi nie powiesz, że sobie nie kupiłaś takich gumek na rękę za 25 zł od sztuki. Nie, mam inne. Mogę ci pokazać bransoletki. Ale takich nie mam. To fajne. Dziękuję. Ale to nie jedyna muszla, którą chciałbym zobaczyć. O kurde. Wracając do tematu. No ja sobie taką kupiłem z wujkiem Łukim, wiesz? Pisze wujek Łuki, jest podpisane. Mhm. No i się cieszę, bo ten wujek Łuk jest moim ulubionym youtuberem. Ostatnio na odcinku był Neo z Matrixa. Taki odcinek z Rezim nagrali w Krakowie. Ja jestem dużym fanem, oglądam wszystkie odcinki. Rozumiem, ale no ja niestety nie kojarzę. Znaczy kojarzę tylko, że jest taki kanał. Jest nie znasz? Osoba... siemanko ludzisko, co jest tam tutaj dzisiaj? Reacting to my new car. A nie, to, no to... Lexi. Jeszcze, a Team X kojarzysz? To w ogóle są totalne sztosy. Jest tam Julia, nie, tego to w ogóle. Kurde, to kto? My się nie dogadamy. Lexi nie znasz? Nie. A Marcina Dubiela? No kojarzę, ale też nie oglądam. No dobra, no to kogo ty oglądasz na tym YouTubie? A nikogo nie oglądam praktycznie. Ale dlaczego? Dlaczego? Jak do tego doszło? Nie wiem. Wiesz chociaż z jakiej piosenki to ten? Tak, to akurat wiem. A z jakiej? Disco Pole jakaś. Ale jaka piosenka? O nie, czekaj. Co poradzić mogę na to? Martyniuk? Nie? Piosenka? No Jezu, Przez twoje oczy zielone. No, w końcu. Dobra, ogólnie widzę, że jesteś trochę wyrwany z rzeczywistości. Ile masz lat, tak by the way? 21. Wow!
To pewnie dlatego nie kojarzę. To pewnie dlatego nie kojarzysz, bo tutaj jest tyle gimbusów. Dobra, słuchaj, ja mam 24, ja tylko oglądam Freeza i resztę, żeby ten, żeby móc nawiązać wspólny język z młodzieżą w tych czasach. Dobra, słuchaj, sprawa wygląda następująco. Słucham. Musisz mnie jakoś do siebie przekonać. Lubisz zwierzęta? Bardzo lubię zwierzęta. Jestem wolontariuszką w schronisku, no. O, a ty wiesz, że ja jestem tym? Ja jestem w takim stowarzyszeniu Save Pandas and Koalas i walczymy o dobrobyt walczymy o dobrobyt właśnie pand i misiów koala. Lubisz misie koala? Wiesz, jaki jest ich problem największy? Wiem. No, ogólnie eukaliptus jest bardzo narkotyczny i on tak naprawdę jak... i spadają. I spadają z tych drzew małe koale i my wtedy z tej fundacji w tej fundacji ostatnio był taki projekt i sfinansowaliśmy pod eukaliptusami takie maty amortyzujące, że jak spadają te misie z tego, to żeby sobie krzywdy nie robiły. No, tak, też... a to jest jakaś polska fundacja? Bo ja nie kojarzę takiej. To jest międzynarodowa, nazywa się Save Pandas and Koalas. I teraz uwaga, a z pandami mamy zupełnie inną inicjatywę i właśnie ja też tutaj jestem jako ambasador, jestem osobą, która pragnie właśnie nawiązać kontakty z ludźmi, którzy chcą pomóc naszemu stowarzyszeniu. Nie trzeba płacić pieniędzy, wystarczy, że będą podczas swojej dziennej rutyny parę rzeczy robić, żeby pomóc właśnie tym misiom. Ogólnie tak, misie pandy, jest ich poniżej 1000 na świecie, praktycznie wszystkie są w Chinach. To temat znany. Tak, no wiem, no. Jak jest problem? Ocieplenie klimatyczne. I teraz jest pytanie, które ja zawsze zadaję każdej osobie. Czy jeśli byłoby dla ciebie, jeśli byłoby w zasięgu twojej ręki, albo w granicach twoich możliwości, zrobienie coś, żeby polepszyć życie tym pandom, żeby nie umierały, żeby się zaczęły rozmnażać, a żeby ich populacja się nie uszczuplała, to czy byłabyś w stanie mi obiecać, że podejmiesz się tego wyzwania? A dlaczego tobie? No bo ja jako ambasador dbam o ogół. Wiesz, ja ci po prostu dam jedną ten. Jeśli ty się zgodzisz, to ja ci po prostu muszę powiedzieć, co trzeba zrobić. Co to jest za drużyna? Co śledzie miebie tak? No to powiedz mi, co trzeba zrobić. Więc tak, po pierwsze trzeba oszczędzać przez wodę. Przez całe życie. Nasz nitro będzie z górnikiem. 5 zł. I podczas jednej kąpieli, marnujemy około 60-80 litrów wody. Znaczy marnujemy. I teraz tak. No ja już wiem, do czego zmierzysz. No dobra, mów. No, no nie, bo jeśli masz kabinę prysznicową i tam stoisz i wiesz, musisz się wykąpać, 60 litrów wody. Jeśli powiedzmy, ty się dzisiaj wykąpisz, ja się dzisiaj wykąpię 60 litrów i 60 litrów, 120 litrów, a możemy zaoszczędzić 60 litrów kąpiąc się razem. Co ty na to? Widziałam, że to zaproponujesz. Do przewidzenia. No jak mamy się kąpać razem, jak wiesz, ty jesteś w Wrocławiu, ja jestem w Katowicach? Powiem ci tak, na dobrą kąpiel przemierzyłbym więcej niż 250 km. Zobacz, następne plusy jakie są. Można nawzajem sobie umyć plecy. Ja to wiadomo, tu zaraz są ludzie, którzy od razu do tego dobierają jakieś podteksty erotyczne czy coś. Nie, naprawdę, to chodzi o te małe misie, o te spadające z eukaliptusów koale i o te pandy, których jest coraz mniej w naszym świecie. Jeśli nie jesteś w stanie minimalnie się poświęcić, to jak ty chcesz zbawić świat? Ale ja ci nie powiedziałam, że nie jestem w stanie. Ja cię słucham, ciągle cię słucham. Dobrze, ja ci mogę dać tu jeszcze więcej argumentów, ale i tak końcowa decyzja zależy od ciebie. Czy jesteś, albo czy chcesz oszczędzać codziennie wspólnie 60 litrów wody dla pand? Nie. A ponoć tak kochasz zwierzęta, ponoć wolontariuszką jesteś. No co ci mam powiedzieć? No nie byłabym w stanie. Na razie nie. Przyznaj, jesteś wolontariuszką, tak. Bo ci się po prostu do praktyk to jakoś zalicza. Nie, ja już jestem od... O kurczę, powiem ci, że zaczęłam, bo jak byłam w podstawówce. I oczywiście teraz mniej, ale dalej jestem wolontariuszką. No mniej aktywną na pewno, ale... Ja ci powiem, że ja właśnie, jeśli chodzi o praktyki, to ja właśnie skończyłem teraz... studia kończę. Byłem w technikum hydraulicznym.
Mam swoją firmę tutaj. I właśnie też po studiach też musimy rok praktyk mieć, żeby skończyć nasz kierunek. To może w tym mi chociaż pomożesz, bo potrzebuję praktyk. Kitsune. Siema. Pozdrawiam wszystkich. No, tak dalej? Mówisz, że tylko gimnazjum, no, ale, więc się no, zastanawiam, nie, czy nie wejść wiem, czy mam na znowu tłumaczyć. Onelowe. Bo ty za każdym złotych. Razem, jak ja coś zaproponuję, to ty negujesz. To może z góry się zgodzisz. Ale dopiero jedną rzecz mi zaproponowałeś. No tak, ale 100% na razie. No, jedną rzecz, ale się nie zgodziłaś, czyli 100% masz ten, masz odmów. No nic, no bo właśnie po tej szkole hydraulicznej potrzebuję praktyk z ten. Z przepychania rury, więc no. Co? Nic, słucham. Zaprosisz mnie na praktyki, czy nie? No to muszę ci znowu odmówić, widzisz, wszystko no, ale patrz, najpierw. Taka ze mnie dziewczyna. Och, ale patrz, najpierw popraktykujemy, a potem trzeba będzie się umyć, bo wiadomo, jakieś tam płyny mogą się ulać. Więc moglibyśmy wspólnie wodę zaoszczędzić i byśmy zrobili dwie ważne rzeczy dla cywilizacji podczas innego spotkania. A powiedz mi w ogóle, technikum hydrauliczne mówisz? Jest takie coś? Nawet nie słyszałam też. Tak. Na przykład, no tam wiesz, uczą cię właśnie przepychania rury, skręcania. Nie, może kiedyś tak było, a nie, teraz? Nie, naprawdę, skręcanie kolanka. Ja na przykład podczas technikum czteroletniego 6 razy skręciłem kolano. Tak, serio, chłopaki u nas byli tak bystrzy byli, że 6 razy mi skręcili kolano. Tacy są zajebiści. Dobra, chyba przesadziłem.